Pan z nami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę. Pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co Wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo Pańskie. Słuchając tego słowa, przyszło mi do głowy, że niejednemu i niejednej z Was muszę podziękować. Dziękuję, że mnie znosicie. Bywa tak, że ktoś zamawia intencje i trzeba mi o tym przypominać. A potem wychodzą jakieś jeszcze niespodzianki. Bywa tak, że bywam nerwowy i niejednemu się już dostało. Bardzo roztrzepany. Bywa tak, że was głoszę. A wy to bardzo mężnie znieśliście. Bardzo wam dziękuję, że macie też tyle cierpliwości, żeby tego wszystkiego słuchać. Słuchając tego słowa o małżeństwie przyszło mi to do głowy. Zobaczcie, że czasami się zdarza, że zdobywamy się na siłę powiedzieć komuś bliskiemu, nie wiem, synowi, córce, mężowi, żonie, tam osobie, z którym jesteś blisko, żyjesz z nimi, mówisz, kocham cię. A oni nie wierzą. Twój syn nie wierzy. Się wścieka, kiedy mówisz, kocham cię. Dlaczego? No bo wczoraj na niego nawrzeszczałaś. No wczoraj mu zrobiłaś taką jazdę, że się 2 minuty spóźnił, że po prostu sąsiedzi mało policji nie wezwali. A jeszcze jakoś kocham cię. Może nie mów, kocham cię. Powiedz co innego. Dziękuję ci, że ty mnie kochasz. Dziękuję ci, że ty mnie znosisz. Że jakoś dajesz radę. No zobaczcie, skoro ja jestem grzesznikiem, jestem czy nie? A ty jesteś grzesznikiem? A ty? Laura, jesteś? A Basia, jesteś tego pewna? Dlaczego mi powiedzieć do swoich bliskich, nie wiem, do swojej mamy, dziękuję ci, że ciągle kochasz takiego wariata jak ja. Bo to jest ciężko być, żyć w jednym domu. Ciężko żyć w jednym klasztorze z taką ropuchą jak ja. Wiecie, Henryk to jest święty. Tu siedzi święty człowiek. Jakby on wam opowiedział. Prawdę. Lepiej nie mów. Bo nie przyjdą do tej. Słuchajcie. Małżeństwo, ta relacja, to jest
Ona po to Chrystus stworzył małżeństwo. Nie po to, żeby zalegalizować intymne życie dwojga ludzi. No jest, nie jest do tego. Małżeństwo jest po to, żeby pokazać miłość Chrystusa do swojego Kościoła. Miłość Boga do nas ludzi. Tak jak mąż ma kochać żonę, Bóg tak kocha. Czy ty dzisiaj byłaś mi wierna, czy niewierna? Czy mnie dzisiaj lubiałaś, czy nie? Czy dzisiaj się na mnie fochnęłaś, czy nie? Zrobiłaś mi zupę, czy nie? Może muszę iść dzisiaj w Barze Mlecznym jeść. A ja ciebie kocham. I ja z tej miłości znoszę wszystkie humory, wszystkie porażki, wszystkie twoje wichelki te. Wszystko to. Całą kasę, którą wydałaś. Roztrwoniłaś, poszło. Raz wlazłem do jednej łazienki takiej osoby. Zobaczyłem, ile tam jest tych kosmetyków. Ja myślę, matko ty moja, ile walizek trzeba było, żeby tu przynieść? Chłopy was kochają, drogie panie, tyle kasy poszło. I odwrotnie. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Myśmy uwierzyli w pewne kłamstwo, że zdrada małżeńska to jest wtedy, kiedy już jest jakiś... Że zdrada małżeńska jest wtedy, kiedy jest seks na boku. Że wtedy jest zdrada. No ja przepraszam bardzo. Przysięga małżeńska brzmi tak. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość. Proszę cię, nie opuszczę. W momencie, w którym zaczynasz krzyczeć na kogoś, to już to nie jest miłość. Już się dokonała zdrada małżeńska. W momencie, w którym się fochasz, są te okrutne dla chłopów 4 dni milczenia, domyśl się. To jest zdrada małżeńska. To jest niewypełnianie przysięgi małżeńskiej. Bo komunikujesz drugiej osobie, nie kocham cię. Będę cię teraz ranić. To już. To się już dokonuje. To już jest, bracia i siostry, cudzołóstwo. I Pan Bóg dopuszcza grzechy w rodzinach naszych. Dopuszcza te wszystkie rzeczy. Dopuszcza to. Żebyśmy się ćwiczyli, tak jak żołnierz musi się ćwiczyć do walki. Musi pakować. Musi umieć strzelać. Tak ty masz się ćwiczyć w miłości. Bo w godzinę śmierci wejdziesz do nieba, a tam będzie 100 milionów grzeszników. I trzeba ich wszystkich kochać. To jest takie miejsce. Mówiąc troszkę heretycznie, tam nie będzie ani jednego świętego. Tam będą sami grzesznicy, nie wiem, których Bóg wszystkich kocha. Dlatego bardzo mocno cię do tego zachęcam. Bo zobaczcie, że my się boimy mówić ludziom. Nam to też trudno przez... Boimy się mówić ludziom bliskim. Tym, z którymi żyjemy już 15-20 lat. Kocham cię. Bo oni wiedzą tak naprawdę, jaki ja jestem naprawdę. Oni to wiedzą. Tam już się niewiele ukryje. Łatwo nam ranić bliskich, bo wtedy ja jestem sobą, nie muszę udawać. Czy jest to dla obcych ludzi
mamy tyle siły, żeby jeszcze udawać. Ale w rodzinie są najgorsze starcia. Bo tu już nie mam siły, już sobie pozwalam. Wspólnota Kościoła jest od tego. Ta wspólnota, którą próbujemy tu tworzyć, ona jest po to, żeby na jaw wyłaziły te nasze kolce, żebyśmy się ocierali o siebie. Jak sobie przebaczymy te wszystkie rzeczy, to wtedy się objawi Kościół. Bóg mówi, w pierwszym czytaniu to było, mówi tak, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. To nie jest dobrze. Innymi słowy, objawił nam naszą naturę, że człowiek najbardziej cierpi, kiedy nie jest kochany. Kiedy nie kocha i nie jest kochany. Kiedy nie ma wspólnoty. Kiedy nie ma tej przestrzeni miłości. Człowiek musi kochać. Musi. To jest moja natura. Jeżeli nie będzie kochał, jeżeli nie będzie kochany, to będzie jak wariat szukał wszelkich substytutów miłości. Wszelkich zamienników. Jak nie będzie witaminy C, to będziemy szukać jej. Pamiętacie, kiedyś dzieci lizały te ściany, nie? Kredę, żeśmy jedli. Bo nie było wapna. Bo kreda jest fantastyczna w smaku. Ja po prostu zżerałem kilogram. Nie pamiętam, co się w łazience później działo. O to chodzi. Szukasz substytutów. Jeżeli się pojawia zdrada małżeńska, to ta zdrada małżeńska nie jest problemem. O, to nie ona jest problemem. Bóg widzi, mówi, problem jest gdzieś głębiej. O wiele głębiej. To jest tylko objaw na zewnątrz. Wyprysnęło. Wyprysnęło to, że w środku nie ma miłości. Papieża Franciszka zapytano, biskupi przyjechali, rektorzy seminariów, było takie mądre spotkanie. I oni Franciszka zapytali na początku jego pontyfikatu. Powiedzieli tak, słuchaj, pół świata nienawidzi tego kościoła, plują na nas. A drugie pół już z nami nie gada. Co jest? A Franciszek im powiedział, źle pytacie. Wy pytacie, co jest nie tak z tymi ludźmi. Się zapytajcie, co jest nie tak z nami. Co jest nie tak? Co ja zrobiłem złego? Że moja żona dzisiaj nie chce ze mną gadać. Co ja zrobiłem? A może na odwrót? Co jest z niej fantastycznego? Że jeszcze tu mieszka. Że jeszcze tu jest. Nie daje rady ze mną gadać, ale zupę mi zrobiła. Ale mi koszulę wyprasowała. Masz. Ale mam koszulę wyprasowaną. Umiemy kochać tak, jak umiemy. Drogie panie, wasze chłopy wam nie mówią, kocham cię. Ale robi, co może. Sprząta, nie wiem, myje samochód, zawiezie cię, gdzie trzeba. Na spotkanie z psiłkami. I tak dalej, i tak dalej. Robi, co może. Raz do roku mu wpadnie do głowy, żeby ci kwiatka kupić. Co z tego, że zna tylko róże. Robi, co może. Tak, jak umie. Cechą chrześcijanina jest to, że on szuka dobra, wyrywa je za wszelką cenę, zawsze usprawiedliwia. Zawsze. Zawsze. Tak, to jest cecha miłości. Zadaj sobie pytanie, co jest we mnie nie tak? Co jest we mnie nie tak? Jeżeli masz odwagę,
Zadaj to pytanie twojej córce. Najlepszy prezent mi zrobić. Powiedz, kochana córko, powiedz mi, czym ja ciebie wkurzam? No tak, walnij mi szczerze. Na początku się nie dowiesz. Na początku ona będzie taka, nie, wszystko, to dobrze. Ale być może już wtedy stworzysz pewną ważną więź. Może ci przywali 3 dni później. Jak ci przywali 3 dni później, ja ci powie, czym cię wkurza, no to jest największy skarb, najcudowniejsza rzecz, bo jest szczera. Cechą miłości jest to, że ja mogę być szczery. Mogę odważnie mówić o moim cierpieniu. I mogę odważnie mówić o tym, co boli. Mogę odważnie mówić o tym, z czym się zmagam. Że ja nie daję rady. Że mogę o tym oficjalnie odważnie mówić w przestrzeni miłości. Że mogę być nagi. Czyli odkryty, bez masek. Ludzie w raju, Adam i Ewa byli nadzy przed grzechem pierworodnym, bo tam była przestrzeń miłości. Ewa powstała z żebra Adama, z jednego ciała. Oni są z jednego ciała. I Kościół ma być jednym ciałem. Ludzie, którzy są w związkach, którzy są w rodzinach, oni to zaczynają trochę czuć. To właściwie wystarczy, że jeden członek rodziny choruje. Wszyscy cierpią. Wystarczy, że jednego członka rodziny nie ma. Wyjeżdża gdzieś wiecznie w delegację. Ugania się za pieniędzmi. Pokutują wszyscy. Wszyscy cierpią. To jest też natura cierpienia i także natura grzechu. Jeżeli mój mąż grzeszy, to ja pokutuję. Ja noszę na sobie jego grzech. Ja noszę na sobie pewną samotność. I na tym też polega miłość. A właśnie to jest liturgii. Oto Baranek Boży, który wziął na siebie grzechy świata. To też jest cecha Kościoła. Nosić na sobie grzechy mojej żony, mojego brata, moich dzieci, moich rodziców, mojej teściowej, mojego księdza. Nosicie na sobie moje grzechy, jak już ja 25 minut gadam i mówię, już kończę. 18, dziękuję. A wtedy czujecie, że nosicie na sobie ten mój grzech. On ciebie dotyka, on ciebie wtedy zabija. I my potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy Jezusa, żeby w tym momencie nie zginąć i w tym momencie kochać dalej. Po to przychodzimy na mszę, na liturgię. Po to przychodzicie do konfesjonału i te wszystkie rzeczy. Bo potrzebujemy Jezusa, kiedy nas dotyka zło, niesprawiedliwość, kiedy nas dotyka grzech innego człowieka. Szatan ci podpowiada, ja już kończę, szatan ci podpowiada, kiedy ci dotyka zło, on ci podpowiada takie coś. Zmień to. Nie akceptuj. I wtedy zaczynasz wywierać presję na tego drugiego człowieka. Wtedy krzyczymy na dzieci, żeby one posprzątały. Wtedy próbujemy kogoś ustawiać do pionu. Wtedy dzieci mówią rodzicom, nienawidzę cię. Zaczynamy używać presji. Tu podpowiada szatan. W tym momencie, w którym się wkurzasz, potrzebujesz wołać do Jezusa. Dotknęło mnie zło, zabija mnie. Bez ciebie nie da rady. Bez ciebie nie da rady kochać żony, dzieci, teściowej. Bez ciebie nie ma szans.
Bo relacja bracia i siostry między nami jest jak ognisko. Trzeba dorzucać do tego ognia, żeby płonęło. Jak przestaniesz dorzucać, zgaśnie. Jak będziesz gaśnie, gaśnie. Koniecznie trzeba dorzucać.